Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Mateusza, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu? A gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto magowie ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie jest ten, który narodził się, król Żydów? Gdy król Herod to usłyszał, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Ewangelia według Mateusza, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. Widzimy w tym fragmencie aberrację niewiary. W relacji Biblii na temat wizyty magów, którzy przyszli oddać pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi jako królowi Żydów, dostrzegamy, że okrucieństwo Heroda dorównuje jedynie jego brakowi logiki. Z jednej strony niedowiarek traktuje zapowiedź magów poważnie. Już od początku widział w dziecięciu potencjalnego uzurpatora do tronu. Jeśli to dziecko istnieje, myślał Herod, to musi natychmiast być zgładzone. Natychmiast zwołał odpowiedzialnych przywódców religijnych. Chciał się dowiedzieć, co święte pisma mówią na temat tego, gdzie ma się urodzić Mesjasz. Odpowiedź jest formalnością, w Betlejem. Dlaczego niewierzący i bezbożny król zwraca uwagę na proroctwa sprzed 700 lat? Natychmiast wysyła magów do Betlejem. Czym kieruje się w swojej reakcji na to, że magowie wracają do domu bez poinformowania go? Czy znaleźli to dziecię, którego narodzinom towarzyszyły kosmiczne zjawiska? Czy jako niedowiarek wierzy w to, czy może jednak nie? Jeśli nie, to dlaczego każe zabić wszystkich młodych chłopców z tej wioski? Jakie szaleństwo, jaka niespójność, jakie okrucieństwo u monarchy, który wkrótce potem zmarł. Rzeczywiście tego Boga, któremu zaprzeczał, chciał zabić. Takie są odchylenia w umyśle człowieka pod panowaniem szatana, wroga Boga. Czy chcemy być uwolnieni od tej satanistycznej mocy, która rządzi światem i manipuluje sercami ludzi? Ten sam, którego Herod chciał zabić, Pan Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, dziś zdecydowanie wybawia ludzi od szatana i mocy ciemności. Każdy grzesznik, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest z Nim złączony na zawsze. Każdy, kto ufa Jezusowi, że Jego dzieło odkupienia i przebaczenia jest w pełni wystarczające, aby każdego, kto przyjdzie do Jezusa, uratować od należnego grzesznikowi potępienia, ma pewne, niezachwiane zbawienie w Chrystusie Jezusie Panu. Czy ty, gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś? Jeśli nie jesteś tego całkowicie pewny, że poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to drugą możliwością jest to, że poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś. Jeśli nie chcesz iść do piekła, na które zasłużyłeś, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony od piekła. I wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Niech Bóg ci błogosławi. I widzieliśmy tutaj w Ewangelii Mateusza 2:1, takie słowa: a gdy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto magowie ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie jest ten, który narodził się, król Żydów? Gdy król Herod to usłyszał, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Ewangelia według Mateusza 2:1.